Siemaneczko, poskładana już jest Honda Jamesa Bonda. Dzisiaj będziemy testować teraz w takim razie na Clio, jak tam mi śrubki posłuszeństwa odmówiły, tak? Testować Metabo, taki kluczyk. Tu jest Metabo, co to jest? Metabo DSSW 360 z półcelową nasadką. Według instrukcji on ma tylko teraz tak, żeby była jasność. Tutaj mamy 360 chyba litrów na minutę, on zużywa jakieś newtonometry. No niby ma max, ma 410 i 630. Niby te rzeczywiste to chyba w nawiasie są. A nie, to są LBS jakieś. Newtonometry. No zobaczymy, czy sobie poradzi z tymi śrubami. Teraz pewnie sobie nie poradzi. Dlatego, że teraz są dokręcone przez adminka, ile fabryka pewnie dała. Więc on sobie z tym nie poradzi. Podejrzewam. No i co, stojaczek i lecimy. Aha, jeszcze jedna rzecz, żeby to trochę posłużyło. Ja mam tutaj taki olej Wagnera. To jest olej generalnie do czego? No właśnie do pneumatycznych narzędzi. I my musimy, żeby to nam działało, zakropić troszeczkę ten pistolet. Ja już pokazuję, o co chodzi. Tylko sobie wezmę jakiś statyw. Dobra. W instrukcji jest napisane, że trzeba go zakropić tak gdzieś 5 kropli co 10 minut. Chyba że ma się tam specjalny separator oleju, czego ja nie mam, 5 kropli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może być. 5,5. No. Dobra. I to chodzi o to, że on sobie teraz tutaj popchnie powietrze i pyrknie. Kurde, olej mi się przewraca. No. Podłączamy porządny wąż, nie jakieś gówno marketowe. A to dlatego, że porządny ma porządne tutaj. Cicho bądź. Już pies zobaczył. Porządny ma przekroje i zobaczymy. Dał radę. No tutaj jedyne widzę, że spada nam ten nasad. Śruba. Powiem wam, że dał radę. Tylko ja go muszę postawić najpierw go muszę postawić na lewarze, nie? Także to już mi się podoba. Pięga coś na kamerę. Zobaczymy. Tutaj bliżej. Nie poluzowałem śrub. Ale też byłem sceptyczny co do tego, że odkręci. Myślę, że jak będę odkręcał piastę w Hondzie, to też użyję tego klucza. No jednak ma moc. Cicho bądź, Bela. Ma moc, a podejrzewam, że dlatego, że go nasmarowałem olej. To też standard. Jak nie chcecie tak robić, to jest dobry moment, żeby przeczyć tutaj papierkiem ściernym. Teraz można sobie sprawdzić stan klucuchów. Na temat kół to powiem wam tak. Ja generalnie kiedyś tam kupowałem do poloneza bieżnikowane i w ogóle to było takie jakieś. No tak, tak było. Teraz tu mam na przykład bieżnikowane opony zimowe i dają radę. Ale jeżeli chodzi o dojazdy takiej letniej,
tej sezonowej, ciepłej, to ja wolę kupić sobie, tak jak tutaj mam oponkę. Jest to opona nowa, znaczy ona już tam trzeci sezon chyba ma, ale jeżeli chodzi o wykonanie, to jest to opona nowa. Sunful, to nie jest, to jest jakiś no name, można powiedzieć. Daleki Wschód, SF680. I to była opona nowa, wykonana w 8 tygodniu 2020 roku. 2 lata ma. Tak mi doradził też jeden z wulkanizatorów. Lepiej kupić sobie nową, niefirmową, niż kupować bieżnikowane. No, także bardzo się fajnie w ogóle na nich jeździ. Bieżnik jest cichutki. Nie przeszkadza mi. To znaczy, jakby piasty nie szumiały, to może bym słyszał opony, ale piasty szumią, więc jest jakby po problemie, nie? Także pistolet dał radę. Myślałem, że test przeprowadzę tak, że jeżeli by nie udało się odkręcić, bo na przykład w Hondzie wczoraj nie mógł odkręcić, dzisiaj go nasmarowałem drugi raz i myślałem, że jak nie odkręci, to po prostu dobiję dynamometrycznym kluczem. Tam chyba jest, przy Renówkach jest 90, we wszystkich modelach z wyłączeniem jakichś tam modeli. No i kluczem dynamo sobie sprawdzę i później dopiero odkręcę, czy da radę, ale widzę, że dało nawet na tym, a uwierzcie mi, te śruby, to w ogóle efekt tego, że tam tą szpilkę urwało, bo ja dopierdzieliłem na maksa, tam nigdy kluczem nie sprawdzam, a może się powinno i właśnie wydaje mi się, że ona się osłabiła przez to, że były za duże napięcia, te wstępne na śrubie i gdzieś na zakrętach coś, ona się troszeczkę, może ta śruba, nie wiem, rozciągnęła. No wiadomo, że nie rozciągnęła, bo to zaraz będzie, że tam śruba ci się rozciąga. Nie, chodzi o to, że się osłabiła. No i może dlatego przy odkręcaniu się ścięła, nie? Także tu było naprawdę mocno, mocno dowalone były te oponki, nie? No. Także ja zaczynam. Ja robię dalej i tu już nie ma nic ciekawego. No, wymieniam opony. Przynajmniej ja miał letnie, nie? Pozdrawiam, trzymajcie się, ciao. Wyklejona jest 90. Dziękuję.